Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo gorąco. Po krótkiej przerwie czas na naszego kolejnego gościa, oczywiście kolejny komentarz, a jest nim pan Daniel Sawicki, publicysta. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie redaktorze, my, to jest też informacja dla naszych widzów, najprawdopodobniej za chwilę przeniesiemy się na komisję śledczą do spraw Pegasusa. Widzą Państwo teraz tutaj w obrazku na ekranach telewizorów. Przesłuchiwany ma być poseł suwerennej Polski Michał Woś, który dziś podczas konferencji prasowej powiedział o nielegalnym wejściu do jego pokoju w hotelu sejmowym. Zarekwirowany został laptop, na którym poseł przygotował notatki. Notatki służą mu do dzisiejszej obrony, wyjaśnień podczas tego przesłuchania. Tego laptopa nie ma, został on zarekwirowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tutaj pan Michał Woś, którego na komisji jeszcze nie ma, podkreślał, że było to działanie celowe. Panie redaktorze, czy zgadza się pan z tym, czy podziela pan to zdanie, że to rzeczywiście mogłoby działanie nieprzypadkowe? To znaczy, wszelkie działania prowadzone obecnie przez służby przeciwko politykom Zjednoczonej Prawicy nie mają charakteru przypadkowości. To chyba jakieś naiwne dziecko by tak tylko mogło pomyśleć. Oczywiste jest, że w tym jest celowość, zamiar, który ma wywołać konkretne konsekwencje. Proszę Państwa, bo to się wydarzyło, to nie ma precedensu w ogóle w historii Polski po 89 roku. No się patrzę pod nara. No, przypominają w tym momencie nic innego, jak tylko takie ubeckie zagony, które czatowały na opozycję wówczas, prawda, zdaniem tych osób nielegalną, bo takie mieliśmy państwo. Ale co niestety, mechanizm działań i mechanizm sprawowania tej władzy jest bardzo podobny do tego, co się właśnie działo w poprzednim systemie. No, dzisiaj mamy spadkobierców tych ludzi, którzy wtedy, prawda, doskonale sobie radzili i z tej komunistycznej miski z powodzeniem jedli przez cały okres trwania tego komunizmu. Nic się nie zmieniło poza systemem. Myślenie tych ludzi jest dokładnie takie same. To są pogrobowcy systemu komunistycznego, którzy z ochotą po prostu wypełniają rozkazy swoich panów. No i tyle. Przecież te sceny, które oglądaliśmy pod domem pana ministra Ziobro, no jednoznacznie pokazują, proszę państwa, że ktoś ma zlecenie na to, żeby Zbigniewa Ziobro zlikwidować, no bo ja tego inaczej nie mogę nazwać. To jest zlecenie na Ziobro, żeby go zabić. Po prostu. Przecież zabić? Człowiek... No panie redaktorze, to są bardzo mocne słowa. To są prawdziwe słowa, ja się ich nie będę wypierał. Jeżeli ktoś zmuszany jest do tego, żeby przerywać drastyczną kurację mającą na celu wyprowadzić go ze śmiertelnej choroby, bo on może w każdej chwili umrzeć. On przerywa bardzo ważne leczenie, w tym momencie terapię. To jest chyba chemioterapia nawet, tak? Znaczy człowiek jest chory na rak. Operacja i chemioterapia. Tak, a członkowie komisji jeszcze słyszeliśmy tam słowa, że no może w szpitalu, nie wiem, to może z kroplówką przywieźcie go jeszcze albo przesłuchujcie w szpitalu tego człowieka. Już teraz pewnie będziecie mieli powód do tego, żeby tego nie robić. No, Zbigniew Ziobro przerywa kurację, żeby chronić swoją rodzinę przed ubeckimi ściepaczami pod nazwą ABW i inaczej. I tyle po prostu, tak tutaj. On, to znaczy jest zlecenie na Ziobro. Ktoś chce go zabić. I to jest jasna teza jak dla mnie. Panie redaktorze, czyli pan uważa, że tutaj to jest działanie celowe przeciwko byłemu ministrowi, byłemu prokuratorowi generalnemu, ale też politycy wczoraj podczas konferencji prasowej mówili, my nie damy się zastraszyć. No, mówili o tym, że to może być znak tak naprawdę wobec całego środowiska. Zdecydowanie tak. To jest próba zastraszenia, proszę państwa, i to jest wypełniania jednego z tych, nie wiem, jakby to nazwać, kamieni milowych, bo część elektoratu Platformy Obywatelskiej, bardzo niszowa część, to są właśnie ta ekipa ubeków, tak, tych byłych morderców, którzy doskonale sprawdzali się w systemie komunistycznym. Oni są po prostu szczęśliwi z tego, co się dzieje. Wystarczy poczytać fora internetowe i niektóre osoby po prostu są przeszczęśliwe, że do tego dochodzi, że ktoś się wbija do domu nielegalnie posłów, ktoś tym posłom coś zajmuje, a przecież to są działania... Panie redaktorze, i tutaj musimy postawić kropkę, ponieważ już teraz wspominane przesłuchanie Michał Woś przed Komisją Śledczą Spraw Pegasusa. Zobaczmy.
chciałabym poinformować pana. Mam nadzieję, że otrzymując wezwanie, również tą informację pan otrzymał, że zostaje pan wezwany na jawne posiedzenie komisji. I treść pytań będzie dotyczyła kwestii jawnych, ogólnie znanych. Natomiast jeżeli chodzi o zwolnienie pana z tajemnicy ściśle tajnej, której może być pan w posiadaniu jako pełniący obowiązki zarówno podsekretarza stanu, jak i ministra w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Tak, został pan zwolniony zarówno przez pana ministra sprawiedliwości, jak i przez prezesa Rady Ministrów. Tylko dopytam, pani przewodnicząca, to zwolnienie obejmuje postępowanie już niejawne, a nie części jawnej, tak? Tak jak panu powiedziałam, został pan wezwany w formule jawnej i pytania dotyczyć będą kwestii jawnych. Rozumiem, w związku z tym ta przysięga będzie poczyniona w pełnej treści, spokojnie, pani przewodnicząca i Wysoka Komisjo, ale z tym zastrzeżeniem, że no, będę mówił to, co może być powiedziane w części jawnej, a nie będę mówił tego z uwagi na ochronę tajemnic państwowych, co dla każdego oczywiste, w części niejawnej. Oczywiście każda odpowiedź czy pytanie, które będzie wymagało od pana udzielenia informacji niejawnych, ta odpowiedź na tym posiedzeniu nie będzie mogła paść. Te pytania zostaną odnotowane i zostanie wyznaczony termin posiedzenia zamkniętego, na którym będzie mógł pan odpowiedzieć na wszystkie pytania. Rozumiem pan... Pan Witold Zembaczyński. Tak, szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, ja z wnioskiem formalnym o przejście do przesłuchania, ponieważ nauczone doświadczenie spodziewam się prób destrukcji prac komisji. Komisja ma swój rytuał opisany w przepisach. To jest rozpoznanie świadka, złożenie ślubowania przez świadka, swobodna część wypowiedzi, następnie przesłuchania. Bardzo proszę, abyśmy postępowali zgodnie ze scenariuszem postępowania przy komisji śledczych. To nie jest miejsce na oświadczenia niczyje i pozorowane wnioski formalne to sobie mogą panowie na konferencjach prasowych zgłaszać. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Padł wniosek formalny o przejście do kolejnego... Pani nie można reglamentować czasu. Wiem, że ostatnio się pani nie powiodła, ale mam prawo złożyć wniosek formalny. Panie pośle Gosek, na podstawie artykułu 155 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku, ponieważ zakłóca pan prowadzenie obrad. Jest to pierwsze pouczenie, panie pośle. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, wniosek przeciwny, pan Jacek Ozdoba. Oczywiście taki sabotaż, że wnioski formalne nie mogą być składane, czy wygłaszanie oświadczeń, to jest bardziej uwaga do państwa, dlatego że kodeks postępowania karnego zakłada, że pytania nie mogą zawierać tezy. To jest ustawa o komisji śledczej w związku z kodeksem postępowania karnego, chciałbym to zaznaczyć. Panie pośle, chce pan składać wniosek formalny, jeszcze nie zadaliśmy żadnego pytania świadkowi. To jest tylko drodze przypomnienia, bo kolega miał możliwość wygłoszenia pewnej... Panie pośle, wniosek formalny, bardzo proszę. Pani poseł. Panie przewodniczący, rozumiem, że nie jest pani w komfortowej sytuacji. Mogę coś powiedzieć, jakby pani mi nie przerywała, to będzie to szybciej i przejdziemy do przesłuchania. Dobrze, panie pośle. Dobrze, ja bardzo proszę, zgłosił pan się z wnioskiem przeciwnym. Bardzo proszę, aby on wybrzmiał w tej chwili. Wniosek przeciwny dotyczy przede wszystkim wezwania czy zwrócenia się do pani przewodniczącej o wyjaśnienia do koordynatora służb specjalnych, w jakim celu dzisiaj rano Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego... To panie pośle, na podstawie artykułu 155 regulaminu Sejmu, panie pośle Jacku Ozdoba, pouczam pana i przywołuję pana do porządku. Uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Zgodnie z regulaminem Sejmu w katalogu wniosków, które może pan złożyć w trybie wniosków, nie jest kwestia udzielenia informacji przez koordynatora służb specjalnych. Ja rozumiem, że panowie w tej chwili chcą, aby ta komisja nie miała miejsca, żebyśmy nie mogli zadać pytań świadkowi. W tej sytuacji pouczyłam pana pierwszy raz. Mam nadzieję, że zrozumiał pan treść pouczenia. Padł wniosek o przejście do przesłuchania. Bardzo proszę, poddam go w tej chwili pod głosowanie. Proszę o zarządzenie głosowania.
Bóg jak chce ukarać, odbiera rozum. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Za 7, 3, przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Wniosek uzyskał większość. Przechodzimy w tej chwili do przesłuchania. Zgodnie z treścią artykułu 11c, pani przewodnicząca, można? Ustęp 1. Pani przewodnicząca, wniosek formalny. Panie pośle, jestem w trakcie odczytywania pouczenia, także bardzo proszę poczekać i nie przerywać, ponieważ narusza pan treść artykułu 155 regulaminu Sejmu. W związku z powyższym przywołuję pana do porządku. Zakłóca pan posiedzenie Sejmu, posiedzenie komisji. Bardzo proszę o nieprzerywanie przewodniczącej. Został pan pierwszy raz pouczony. Panie pośle Łukasiewicz, przechodzę do dalszych. Łukasiewicz, zgodnie z treścią artykułu 11c, ustęp 1 i 2. Ja protestuję przeciwko. Panowie, w tej chwili pan poseł Łukasiewicz po raz drugi zakłócił prowadzenie obrad. Zwracam panu uwagę i pouczam pana z artykułu 155 regulaminu Sejmu. Zakłóca pan prowadzenie obrad. Przywołuję pana do porządku. Jest to drugie pouczenie, panie pośle. Zgodnie z treścią artykułu 11c ustęp 1 i 2 oraz artykułu 17 ustęp 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej pouczam pana o następujących prawach, które przysługują świadkowi. Ma pan prawo uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115, paragraf 11 Kodeksu Karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Odmowy zeznań, gdy jest pan osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został pan skazany. Żądania, aby przesłuchano pana na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań miałaby narazić pana na hańbę lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115, paragraf 11 Kodeksu Karnego. Odmowy zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ciążący na panu obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej w przypadkach określonych w przepisach ustawy o komisji śledczej. Zgłoszenia wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji. Zwrócenia się z wnioskiem o umożliwienie swobodnej wypowiedzi w objętej przesłuchaniem sprawie. Zwrócenie się z wnioskiem o uchylenie pytania, na które w pana ocenie sugerująca jest treść odpowiedzi, jest nieistotne bądź niestosowne. Złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu. Złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 albo artykułu 6 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Czy zrozumiał pan pouczenie? Pani przewodnicząca, chciałem dopytać o mój wniosek o cofnięcie tej kary porządkowej, która moim zdaniem była nałożona niesłusznie, skoro stawiłem się tu punktualnie, a niezależnie od tego mojego pytania, oczywiście potwierdzam, że zrozumiałem treść przytoczonych przez panią przepisów. Także wyjaśnię panu odnośnie kary porządkowej. Wniosek zostanie skierowany. Pana uwaga również zostanie zawarta w treści i decyzję podejmie sąd. Przypominam, że przebieg przesłuchania jest utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym został pan uprzedzony w wezwaniu. W dalszej kolejności na podstawie artykułu 11b ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej zwracam się z zapytaniem, czy ustanowił pan pełnomocnika. Nie ustanowiłem. Dobrze, bardzo proszę o podanie imienia, nazwisk, wieku i zajęcia. Michał Woś, 33 lata, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, prawnik. Oświadczam, że dane dotyczące miejsca pana zamieszkania znajdują się w komisji, w aktach sprawy.
Czy był pan prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań lub oskarżeń? Nie, nigdy nie byłem. Proszę wszystkich w tej chwili o powstanie. Pani przewodnicząca, ja z tym zastrzeżeniem, o którym mówiłem na początku. Ja uprzedzając pana, wie pan o tym, że jest pan wezwany na jawne posiedzenie, posiedzenie zamknięte co do treści pytań, z których również został pan zwolniony zarówno przez ministra sprawiedliwości, jak i prezesa Rady Ministrów. Jest w dyspozycji komisji, także bardzo proszę o powtarzanie za mną treści pouczenia. Zgodnie z artykułem 11d ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej nastąpi teraz odebranie przyrzeczenia. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście. I odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Dziękuję, proszę usiąść. Zgodnie z artykułem 11 i ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, w związku z artykułem 171, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego, może pan swobodnie wypowiedzieć się w sprawie będącej przedmiotem komisji. Czy chce pan z tego prawa skorzystać? Bardzo chętnie, pani przewodnicząca, i mam nadzieję, że nie krócej niż poprzedni świadek, który był dzisiaj wezwany. Bardzo proszę pamiętać również, że treść swobodnej wypowiedzi jest również określona w przepisach, także bardzo proszę nie odbiegać od przedmiotu prac komisji. Bardzo proszę. Trzymając się ram przedmiotu prac komisji, szanowni państwo, no muszę oświadczyć, że dziś rano doszło do szczególnie dziwnego zdarzenia związanego z działalnością służb, które ma moim zdaniem bezpośrednie działanie i bezpośrednie przełożenie na pracę państwa komisji, a mianowicie służby na zlecenie pana Bodnara, na zlecenie pewnie pana Tuska, postanowiły naruszyć immunitet poselski i wejść do hotelu sejmowego, do pokoju sejmowego. Wczoraj także doszło do tych bandyckich przeszukań bez podstawy prawnej. Ma to związek, panie przewodniczący. Proszę, proszę wykazać, chciałam poprosić pana świadka, aby wykazał, jaki to ma związek z przedmiotem prac komisji. Badamy legalność, celowość, prawidłowość wydawanych środków na zakup systemu Pegasus lub podobnie działają. Panie pośle Gosek, w tej chwili na podstawie artykułu 155 regulaminu Sejmu przywołuje pana do porządku. Uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Jest to drugie pana pouczenie. Bardzo proszę, żeby świadek kontynuował. Bardzo dziękuję. Znaczy, ewidentnie komisja po blamażu przy przesłuchaniu z panem prezesem Kaczyńskim. Czy to również ma związek z prowadzeniem i przedmiotem prac komisji? Wydaje mi się, że nie. Uprzedzam pana, że jeżeli będzie pan w dalszym ciągu nie w swojej swobodnej wypowiedzi nie odnosił się do zakresu prac komisji, nie przychylę się do tego wniosku i przejdziemy do zadawania pytań. Bardzo pani proszę. Pani przewodnicząca, ja z wnioskiem formalnym, jeśli mogę. W tej chwili świadek jest w trakcie wypowiedzi swobodnej. Ale dotyczy niestety prowadzenia swobodnej przez panią prac tej komisji, więc jednak jest istotny. Co to jest za Bardzo proszę o określenie dokładnie, jaki wniosek pani formalny w tej chwili. Nie można przerywać ale to proszę, swobodnej wypowiedzi ale czy świadka. Pan dostał wniosek głos formalny, bardzo proszę. Więc właśnie. Artykuł 184, ustęp trzeci, paragraf, przepraszam, podpunkt dziewiąty, ósmy. Zmiana w sposobie prowadzenia dyskusji. Wnoszę, pani przewodnicząca, aby zmienić sposób prowadzenia tej dyskusji, zwłaszcza zmienić sposób prowadzenia prac tej komisji przez panią przewodniczącą. Notoryczne przerywanie świadkowi swobodnej wypowiedzi, notoryczne straszenie członków komisji, jak rozumiem, potencjalnym wykluczeniem z prac, nie wpływa pozytywnie na merytoryczny aspekt naszych prac, więc uprzejma prośba, aby pani przewodnicząca zmieniła sposób prowadzenia naszej dyskusji, zaczynając od swojego własnego postępowania. Rozumiem, że po bardzo ostatnim... Dziękuję, ostatnie zdanie, jeśli mogę. Rozumiem, że po ostatnim posiedzeniu na pewno spadło na panią sporo słów
Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję uprzejmie, panie pośle. Rozumiem, pan poseł Paweł Ślisy z wnioskiem przeciwnym. Bardzo proszę. Ja składam wniosek przeciwny o dalsze prowadzenie tych obrad tak jak są one prowadzone. Są one prowadzone prawidłowo. Posłowie są przywoływani do porządku w związku z faktem, że przerywają też w sposób niekulturalny te obrady. Pragnę zwrócić uwagę, co na pewno opinia publiczna zobaczyła. Dopóki panowie z prawej strony w pierwszej części nie uczestniczyli w tych obradach, przebiegały one w sposób kulturalny, prawidłowy i bez przeszkadzania. Więc to jest mój wniosek, żeby dalej prowadzić te obrady zgodnie z obecnym. Dobrze, dziękuję. Ja poddam wniosek o zmianę sposobu prowadzenia dyskusji pod głosowanie. Kto jest za zmianą? Bardzo proszę uruchomienie głosowania. Kto jest za wnioskiem pana posła Przytacza o zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykamy głosowanie, tak? Bardzo proszę o podanie wyników. Trzy głosy za, sześć przeciw, jedna osoba wstrzymała się. Wniosek pana posła Przydacza nie uzyskał większości. Dobrze. W takim razie jesteśmy teraz na etapie swobodnej wypowiedzi składanej przez świadka. Bardzo proszę i pouczam pana o tym, że treść swobodnej wypowiedzi musi również odnosić się do tego, czym zajmuje się komisja śledcza. Także bardzo proszę, oddaję głos świadkowi. Dziękuję pani przewodnicząca i byłbym wdzięczny, gdyby rzeczywiście ten sam standard zachować wobec posła opozycji, który staje przed komisją śledczą, jak wobec polityka koalicji rządzącej, któremu nie przerywano swobodnej wypowiedzi. A ja też mówię o tym, co chcę państwu przekazać i gwarantuję, że wszystko, co tutaj powiem w swobodnej wypowiedzi, ma związek z tym, z pracami państwa komisji, z przedmiotem uchwały sejmowej. Z przyjętym uchwały sejmowej, którą są państwo związani. A mianowicie doszło do tych bandyckich przeszukań w... Dobrze. Na podstawie uprawnienia, które przysługuje mi jako przewodniczącej, w związku na podstawie artykułu 11c, ustęp 3... Ale mówi pan o czynnościach, które dochodziły dzisiaj, do których dochodziło dzisiaj rano. W tej chwili my pracujemy nad bardzo ściśle określonym czasie, który rozpatrujemy, czyli od 2015 roku do 2023. Nie wiem, jak czynności, które dzisiaj wykonywane były, mają się do tego. W mojej ocenie nie jest to zupełnie związane z pracami komisji, które mają na celu... Bardzo proszę, pan poseł Łukaszewicz, w związku z faktem, iż ponownie utrudnia pan prowadzenie obrad komisji, podejmuje decyzję o wydaleniu panu i usunięcia z dzisiejszego posiedzenia komisji. Bardzo proszę o opuszczenie sali. Niestety łamie pani prawo, panie przewodniczący. Dziękuję. Czy to jest słuszna uwaga, że może pani za mnie napisze to, co ja tu mam powiedzieć? To przemówienie. Czy pani przewodnicząca jest ciekawa tego, dlaczego chce powiedzieć, że to ma związek? Panie pośle, ostatnią ma pan szansę do tego, żeby odnieść się w swobodnej wypowiedzi do zakresu prac naszej komisji. Bardzo otóż pani proszę, przewodnicząca i wysoka komisja ma to związek taki, że służby zatrzymały jedną jedyną rzecz w pokoju poselskim, kiedy wczoraj dowiedziałem się o przeszukaniach i wczoraj zatrzymano jakiś stary mój laptop ze studiów, który nie ma żadnego związku z postanowieniem prokuratora.
Wróciłem, bo byłem już w drodze do Warszawy. Wróciłem do domu, gdzie już czynności się zakończyły. Zgłosiłem się sam do tych dwóch policjantów, czy tam kogoś podstawili pod mój dom, żeby mnie śledzili, że jestem gotowy, jeżeli coś jest potrzebne, to jestem do dyspozycji. Mogą do mnie zadzwonić i tak dalej. Natomiast woleli zaplombować pokój poselski i dokonać tych czynności. Ja przyjechałem do Sejmu. I to ma związek. Ma związek, pani przewodnicząca, już pani tłumaczy jaki. Hmm? Przyjechałem do Sejmu w porze nocnej, około po godzinie 22, czyli zgodnie z kodeksem już w porze nocnej i Straż Marszałkowska odmówiła mi wydania klucza do mojego pokoju, co też uważam za celowe działanie w związku z dzisiejszym przesłuchaniem, z tym, żebym się nie mógł przygotować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast następnie, pani przewodnicząca, w ramach przeszukania zabezpieczono jedną jedyną rzecz w moim pokoju, a mianowicie laptop, na którym miałem notatki dotyczące dzisiejszego przesłuchania, na którym notowałem sobie, co państwu można przedstawić, przekazać i te istotne fakty, które mają miejsce. I w związku z tym, drodzy państwo, szanowna komisjo, wysoka komisjo, uważam, że jest to celowe działanie polityczne obecnej koalicji rządzącej, żeby, o dziękuję panu przewodniczącemu, że podpowiedział pani przewodniczącej, żeby mi nie przerwała. Bardzo panu dziękuję za ten gest dobrej woli. Panie, niech bardzo proszę, aby świadek kontynuował, jeżeli chce kontynuować dalej swobodną wypowiedź. No pani przewodnicząca, gdyby mi 15 razy nie przerwała, to by się dowiedziała, dlaczego to, co przedstawiam, ma związek, istotny związek z pracami komisji, w związku z czym informuję wysoką komisję, że notatki, które miałem przygotowane na dzisiejsze spotkanie, zostały, i uważam, że jest to celowe polityczne działanie, zabrane przez służby Tuska, żeby opinia publiczna nie dowiedziała się dokładnie wszystkich spraw, tak jak powinna była się dowiedzieć. Ja te notatki próbowałem dla państwa odtworzyć i też stawiłem się na tą komisję mimo, nazwijmy to, przeziębienia czy gorączki, po to, żeby potem państwo nie robili w mediach jakieś kucpy polityczne, że ktokolwiek uchyla się przed stanięciem przed tym gronem, chociaż ocena moja tych działań, całej tak zwanej afery Pegasusa, jest jednoznaczna. To jest po prostu działanie skrajnie polityczne, wymierzone na potrzeby ówczesnej opozycji, a teraz koalicji rządzącej, która wykreowała przekonanie w społeczeństwie, jakoby byłaby jakaś afera Pegasusa, a sprawa dotyczy tego, że państwo polskie zakupiło system do przełamywania komunikatorów internetowych, tak go nazwijmy, czy tych aplikacji, które każdy z nas ma w smartfonach. W związku z postępem technologicznym państwo doskonale wiedzą, 100 lat temu, nie wiem, służby sprawdzały, kto tam co w listach pisze, 50 lat temu pewnie podłączały się do drutów. Część z państwa pamięta pewnie gangi i szalejące mafie pruszkowskie, inne w Warszawie czy w innych miejscach Polski, gdzie wówczas, i to jest opisane w podręcznikach naukowych, gdzie jedną z przyczyn, dlaczego one tak szalały, było to, że oni byli o kilka kroków technologicznie przed służbami państwa, bo służby państwa były przygotowane, owszem, na kontrolę operacyjną, na podłączenie się do tradycyjnego druta tak zwanego, ale nie były przygotowane na wejście, nie wiem, telefonów komórkowych, które wówczas miały szerokie zastosowanie. I tak samo jest w tym przypadku. Państwo polskie było głuche i ślepe na działania kryminalistów, którzy przeszli ze zwykłych telefonów, zwykłych SMS-ów na aplikacje na swoich smartfonach i zaczęli komunikować się, organizować działalność przestępczą właśnie w ten sposób. W związku z tym, że taki system działał i państwo też to wiedzą, był to system Galileo, tak zwany Pegasus Tuska od 2012 roku do 2015 i zaraz pani przewodnicząca powie, jaki to ma związek. Tak, ma związek, bo to była jedna z przyczyn, dlaczego służby podjęły, że decyzję, tak zakładam, decyzję o tym, że całe działanie jest w pełni legalne, właściwe, bo już ten system był stosowany, czyli do 2015 ta kontrola bez problemu była realizowana. Wówczas ten hacking team, włoski system się po prostu wysypał przez pewnie wojnę między hakerami, ale to już jest jakiś mój domysł. I państwo polskie w roku 15, 16 i jeszcze w 17 było głuche i ślepe na to, co powinno być robione. A dlaczego uważam, że jest to operacja o charakterze politycznym? Czyli wmówiono społeczeństwu, że Polska dysponuje jakoby jakimś systemem masowej inwigilacji. Wszędzie krążyło w mediach system masowej inwigilacji. Każdy Polak w Polsce nic nie robi, a służby nic innego nie robią, jak każdego z tych prawie 40 milionów ludzi od A do Z tylko śledzą, patrzą, kiedy wstaje, kiedy się budzi, kiedy co tam robi, gdzie idzie i tak dalej, i tak dalej. Otóż jest to jedno wielkie kłamstwo i mistyfikacja, bo państwo wiedzą, jak wygląda szczegółowo opisana możliwość stosowania narzędzi do kontroli operacyjnej i że przypadki akurat stosowaniu tego systemu operacyjnego, o który państwo pytają,
w roku najczęstszego jego użycia, czyli w roku 21, to było około 200 zgód na około 100 osób nałożonych, jak dowiedzieliśmy się już w przestrzeni publicznej, a innymi laty, kiedy był stosowany, nawet to nie przekroczyło 100 osób. I odnoszę wrażenie, mam wrażenie, myślę, że to jest bardzo istotne, bardzo ważne, jak wygląda ta procedura, że za każdym razem przecież to sądy muszą wydać zgodę, że to sądy w tej procedurze wydają zgodę. I przytoczę Państwu krótką wypowiedź prokuratora generalnego. Czy w jakimkolwiek przypadku ten Pegasus był zastosowany bez zgody sądu? Takiego przypadku nie znam, przynajmniej na bazie tego, co analizowaliśmy do tej pory, ale trudno mi to wykluczyć. Może powiem w tyle, że to, co nam wychodzi, to, że paradoksalnie służby dość mocno dbały o taką spójną wewnętrzną biurokrację w kontekście tych wszystkich działań, które powinny być podjęte. Sami Państwo widzą, prokurator generalny, który zapoznał się z dokumentami, informuje opinię publiczną, że wszystkie przypadki mu znane były realizowane za zgodą sądu i wydaje mi się, że to jest niezwykle, niezwykle istotna sprawa i istotny przypadek do zbadania. I w związku z tą kilkoma przypadkami medialnymi, w mojej ocenie powtórzę i mam wrażenie, osób złapanych za rękę, gdzie sądy zgodziły się do zastosowania właśnie kontroli operacyjnej, te osoby postanowiły rozpętać jakąś burzę polityczną w myśl zasady, że jeżeli nie jesteś w stanie się wybronić, bo fakty są tak miażdżące, to podważaj narzędzie, którego wobec ciebie użyto, zwłaszcza, że przecież Pegasus czy systemy podobne do Pegasusa były stosowane w kilkunastu krajach Unii Europejskiej, w kilkudziesięciu krajach świata, jak też w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej już podawano. I drodzy Państwo, w związku z tym politycznym charakterem sprawy, no, trzeba wyjaśnić opinii publicznej, że postęp technologiczny to jest coś nieuchronnego i chyba każdy sobie z tego zdaje sprawę, ale też ważna rzecz, że nie dla każdego pewnie jawna, że odbywają się na bieżąco i myślę, że to też jest istotne, różnego rodzaju targi związane z cyberbezpieczeństwem. Największe w regionie są w Pradze i to każdy specjalista od cyberbezpieczeństwa Państwu powie, który tutaj przyjdzie. I tam są systemy, które mogą kupować nie tylko państwa. Jak wiemy, system, o którym rozmawiamy, był przeznaczony wyłącznie dla organizacji rządowych, ale zbliżone systemy mogą kupować osoby, no, nazwijmy to prywatne, które po prostu na to, przepraszam, na to stać. W związku z tym uważam, że i chyba każdy z nas uważa, że każde państwo, a zwłaszcza państwo polskie, powinno nie tylko nadążać za postępem technologicznym, ale mieć skuteczne narzędzia ku temu, żeby przestępczość zwalczać. I ja powiem, że jestem dumny z tego, że państwo polskie posiadało skuteczne narzędzia do tego, żeby przestępczość w tym zakresie zwalczać. Szanowni Państwo, na czym polega legalność stosowania? Bo wytworzyło się jakieś takie przeświadczenie, że kontrola operacyjna to jest nie wiadomo jaka i właściwie każdy tą kontrolę operacyjną ma, albo sobie jeden z drugim funkcjonariusz jednej czy drugiej służby siedzi i tam sobie tylko włącza, wyłącza, słucha, a tego teraz włącza, a tutaj sprawdza i tak dalej. No nie, to jest totalna bzdura. Państwo doskonale wiedzą, że we wszystkich ustawach pragmatycznych tak zwanych są artykuły odnoszące się do kontroli operacyjnej. I na czym taka kontrola operacyjna polega? To jest, wezmę ustawę o CBA, artykuł 17 ustawy o CBA, ustęp 5. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie, chyba zrozumiałe, i polega na, punkt pierwszy, uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych. Punkt drugi, uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne. Punkt trzeci, uzyskiwanie i utrwalanie treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Punkt czwarty, najbardziej istotny, uzyskiwanie i utrwalanie danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, i tu uwaga, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych. I dalej tam uzyskiwanie dostępu, kontroli zawartości przesyłek i tak dalej. I praktycznie kalka, kopia jeden do jednego tego artykułu, pani przewodnicząca przecież zna, jako komisarz, jeśli dobrze pamiętam.
artykuł 19 ustawy o policji. Jeden do jednego dokładnie ten przepis, ale też chociażby artykuł 27 ustawy o ABW i AW, czyli o Agencji o Kontrwywiadzie Cywilnym i Wywiadzie Cywilnym, czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Artykuł 31 ustawy o SKW i SW. I to jest kalka, czyli na czym to polega? Mianowicie, drodzy Państwo, służby, tu mówię z wiedzy powszechnie dostępnej, z internetu, nie ujawniam żadnych tajemnic prawnie chronionych, techniki operacyjne są opisane w książkach, ale być może opinii publicznej trzeba wyjaśnić te techniki operacyjne, a mianowicie służby najpierw muszą mieć uzasadnione podejrzenie o popełnieniu przestępstwa. Jeżeli mają uzasadnione podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, podejmują działania, żeby utrwalić dowody, zatrzymać sprawców, wszystkie te czynności, które są przewidziane prawem. Kiedy standardowe czynności przewidziane w ustawie nie dają, nie są wystarczające ku temu, żeby utrwalić dowody chociażby, a dalej jest wysokie prawdopodobieństwo, że ktoś popełnia przestępstwo, wówczas służby zgłaszają się do sądu, wnioskują, przygotowują odpowiedni wniosek, zgłaszają się do sądu. Sąd kieruje, służby zgłaszają przez zaproszeństwem prokuratury, prokurator ten decyduje i jest skierowane do sądu zgoda na zastosowanie kontroli operacyjnej. Ale co istotne, drodzy Państwo, i tak jest, taka jest praktyka i o to też w przestrzeni publicznej już padło, najpierw służby uzyskują informację, zgodę, o tym mówił pan Bodnar, że to było bardzo skrupulatnie, biurokratycznie prowadzone, na kontrolę, czyli z tego punktu pierwszego, który przytoczyłem, utrwalanie treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych. I kiedy okazuje się, że przestępca albo ktoś podejrzewany, nie podejrzany, tylko jeszcze podejrzewany o popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa, posługuje się komunikatorami, wówczas dopiero zapadała decyzja, o czym wiemy też w przestrzeni publicznej, o tym, żeby występować z wnioskiem o to, żeby łamać te komunikatory. I myślę, że to jest niezwykle istotne, że tutaj ta informacja była pełna, że sądy wiedziały, jakie techniki operacyjne są stosowane przez służby. I co więcej, sądy zawsze mają pełen zakres możliwości decyzyjnych, czyli sąd może wezwać funkcjonariusza, wszystkie akta mu są przesyłane oczywiście, ale jeżeli ma wątpliwości, może wezwać funkcjonariusza, dopytać, przeprowadzić dowody. To jest kwestia decyzji.